Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku, a dzisiaj otwieramy sobie pierwszy list apostoła Piotra i z pierwszego rozdziału będziemy czytali wersy od 6. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba. Zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. O, niezwykły tekst, niezwykle budujący. Powiedziałbym nawet, że taki energetyczny, w dobrym tego słowa znaczeniu. Co jest najważniejsze w tym tekście? Ja przeczytałem dłuższy fragment, tak żeby był kontekst widoczny, ale to, co dla mnie dzisiaj najważniejsze, czym chcę się z wami podzielić, co jest moją z jednej strony ogromną radością, a z drugiej strony zachętą, żebyście dokładnie tak samo postępowali, tak jak tu jest napisane, to fakt, że nie sobie samym służycie, lecz służycie ludziom, do których posyła was Pan Jezus. Wydawałoby się, że to takie oczywiste, ale nie do końca. Z całego nauczania Tory możemy się dowiedzieć, że w tych czasach, kiedy Tora powstawała, było sporo sprawiedliwych ludzi. No, nie będziemy ich wymieniali, bo byłoby to naprawdę długa lista. Ci ludzie oczywiście popełniali błędy, grzeszyli, ale ponad wszystko byli ludźmi Boga. Wielu z nich, tak na przykład o tym Lidze Hebrajczyków dużo mówi, nieustannie wypatrywało Bożej chwały. Nieustannie wypatrywało tego obfitego Bożego błogosławieństwa, o którym przecież Duch Święty ich przekonywał. Ale nie doczekali się. To nie zmieniło w ich postępowaniu niczego, ponieważ ci ludzie służyli nie sobie, ale służyli tym, do kogo Bóg ich posyłał. I tu jest rzecz, która niestety dość kulawo wygląda w naszym kraju. Otóż zdarzali się w przeszłości, mówię o ostatnich dziesiątkach lat, zdarzali się ludzie, którzy, w kościele oczywiście, którzy naprawdę wykonywali wspaniałą pracę. I jeżeli ktoś ma ochotę, to jest w stanie korzystać z tych materiałów, bo niektóre zostały utrwalone. Niestety, tylko niektóre i to tylko niektórych z tych, powiedziałbym, wielkich mężów Bożych. Ale nikt praktycznie przez te lata nie myślał w sposób strategiczny, nie myślał tak, jak Duch Święty myśli. Nie pracujesz tylko dla siebie, nie pracujesz tylko dla swojego pokolenia, pracujesz dla kolejnych pokoleń. Pracujesz tak, aby ci, którzy przyjdą po tobie, mogli skorzystać z tego dzieła, które ty dokonałeś i nie musieli wszystkiego rozpoczynać od zera, od początku, ale mogli uczynić krok dalej. W jakimś sensie pójść dalej niż ty zaszedłeś i w jakimś sensie dokonywać wielkich, większych nawet dzieł od tych, których ci ludzie dokonali. Calvin, wcześniej Luther, później Wesley pozostawiali po sobie uczniów.
I ci uczniowie kontynuowali ich dzieło. Bo gdyby tego nie zrobili, to prawdopodobnie ze śmiercią Lutra po prostu wszystko by umarło, tak jak ze śmiercią Kalwina, czy później ze śmiercią Wesleya. Ale tak nie było. No oczywiście wiemy, że o to zadbał Duch Święty, natomiast posłuszeństwo tych ludzi było tutaj kluczowe, dlatego że oni rozumieli, czego oczekuje Duch Święty i byli temu posłuszni. Tak więc i my, kiedy dzisiaj służymy, i tutaj zwracam się do ludzi, którzy wiernie służą innym Słowem Bożym, wiernie Go zwiastują, wiernie sprawują służbę kaznodziejską, pastorską, wiernie sprawują służbę duszpasterską wreszcie, wszystko po to, aby pozostawić po sobie kolejne pokolenie. Nawet jeżeli wychowamy tylko dwóch uczniów, to ci uczniowie, idąc w nasze ślady, wychowają już czterech. Ta czwórka wychowa już ośmiu, a tych ośmiu wychowa 16. Ciągle wychowując tylko dwóch uczniów przez całe życie. Ale wiecie, że nawet tego niestety nie robiono w naszym kraju. Ileż to raz widziałem na własne oczy, jak umierał pastor i umierał cały zbór. Rozpadał się, znikał. Nie było go więcej. Bardzo często zdarza się, że umiera pastor, czy rzadziej odchodzi na emeryturę, a kościół karleje. Mam takich przykładów tutaj sporo. Blisko Bielska Białej, szczególnie o jednym dużym kiedyś zborze myślę, który skurczył się kilkakrotnie. Miał fantastycznego pastora. Ale z jakichś względów to nie jego uczniowie, nie wiem, czy ich nie było, być może nie było, nie wiem, ale ktoś inny przejął ten zbór. I naprawdę z dużego zboru zostało niewiele. No, w porównaniu z tym, co było w apogeum, to resztki. I w ten sposób, kiedy ktoś się pojawi, ktoś gorący dla Pana, ktoś oddany Bogu, ktoś, co zaczyna służbę, to znowu zaczyna od początku. Od początku. Tymczasem Tora objawia nam, że wszyscy kolejni prorocy właściwie chodzili tylko w wierze, dlatego że oni nie oglądali tego, co zapowiadał przez nich Duch Święty, ale posłusznie przekazywali to słowo. Tak, posłusznie przekazywali to słowo. Tak wspaniały wielki człowiek jak Mojżesz, który nauczał Izraelitów o ziemi obiecanej, zapewniał ich, że jeśli uwierzą, to znajdą się w tej ziemi. Sam do niej nie wszedł. Nie ma czasu tutaj mówić o przyczynach, ale czy on, usłyszawszy przecież od Boga wyrok, że nie wejdzie do tej ziemi, czy zaprzestał tej służby? Nie, wcale nie. Nie oglądaj się na ludzi, na to, co mówią, na to, co robią, na to, jak się zachowują. Zbyt często słyszę od ludzi, a już mam tego dość, nikt nie słucha. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Jakże dużo listów dostaję. Naprawdę w tygodniu dziesiątki takich listów dostaję. Pastorze, nikt nie słucha Ewangelii, o czym pastor mówi. To jest kłamstwo. Bo gdyby tak było, to nie byłoby tych tysięcy nawróconych ludzi w ostatnich kilku, właściwie nie kilku, ale niespełna trzech latach tej służby, którą prowadzimy w ramach HWE. To, że nie widzimy ludzi, którzy usłyszeli Słowo Boże i pozytywnie na nie zareagowali, to nie znaczy, że nikt nie słucha. Powiem wam taką dziwną rzecz. Kiedyś się nad tym zastanawiałem i dzisiaj to rozumiem, ale wtedy tego nie rozumiałem. Przez lata w naszym zborze bielsko organizowaliśmy mnóstwo takich działań, które były na zewnątrz. Różnego rodzaju koncerty, ewangelizacje. No, byliśmy z tego nawet szeroko znani. Kosztowało to nas sporo sił, sporo wydatków, ale wiecie co? Nikt, no nie chcę powiedzieć, że nikt, no bo może ktoś tam się przesmyknął, ale powiedzmy, że prawie nikt nie przyszedł z tych naszych działań jako owoc naszej pracy ewangelizacyjnej. Natomiast przychodzili ciągle ludzie spoza tej służby. To jest kompletnie nielogiczne. To jakbyś siał na swoim polu, a zbierał na innym polu. Ale to jest tylko pozornie nielogiczne. Ponieważ ci ludzie czasami opowiadali o tym, jak gdzieś kiedyś ktoś posiał ziarno w ich życiu. Musimy z pokorą, i to z wielką pokorą, zgodzić się na to, że to Bóg buduje swój Kościół, a nie my. To Bóg ma pewną strategię, a my lepiej, żebyśmy jej nie mieli, bo możemy tylko Bożą strategię zepsuć.
Kiedy Bóg nas używa, to dzieją się ciekawe rzeczy. Czasami bywamy zasmucani, jak czytaliśmy, bo przychodzą różne doświadczenia. Ale ludzie, patrząc na nas, jak reagujemy na te doświadczenia, budują swoją wiarę. Oczywiście myślę o takich, którzy widzą w nas ludzi, którzy się nie poddali. Czasami ci ludzie przynoszą owoc w zupełnie innym kościele. A czasami po wielu latach. Pewnie tak się zdarza, że i po śmierci tych, którzy usługiwali. Ale nasza postawa w tej służbie ma ogromne znaczenie. Przeciwności zawsze będą. Jeśli głosisz Słowo Boże, zawsze będą ludzie Tobie przeciwni. Jeśli będziesz głosił jakąś budyniową Ewangelię, to wszyscy będą Ci bili brawo. Będzie hi-hi, ha-ha, będzie sympatycznie, będzie radośnie, będą klaskać, będą amenować. Ale jak zaczniesz głosić Słowo Boże, natychmiast zacznie się prześladowanie, nienawiść, pogarda, opluwanie, kłamstwa, bo jesteś na terenie tego świata. A ten świat jest w buncie przeciwko Bogu. I gdyby Bóg cię nie chronił, to ten świat by cię zeżarł, zniszczył, zabił. Jedyne, co może robić, na co Bóg mu pozwala, no to właśnie dotykać nas, dotykać Boże sługi różnego rodzaju pomówieniami, doprowadzać ich do zasmucenia, fundować im doświadczenia, aby ci słudzy stawali się jeszcze mocniejsi, jeszcze doskonalsi. I jak dalej czytamy, żeby mieli wypróbowaną wiarę, która jest o wiele cenniejsza niż złoto. Jakie to ma znaczenie? Oj ma, ponieważ świat zawsze będzie chciał Boże sługi przekupić. Zawsze. Dlatego, że to jest najprostszy sposób na to, żeby zamknąć ludziom usta. Iluż to ludzi dało się w ten sposób sprzedać? W zamian za dobrą pensję. Ja też miałem taką propozycję. Już o tym mówiłem kilka razy, więc się nie będę powtarzał. Byleby tylko nie głosić radykalnej Ewangelii. Dalej czytamy, że wtedy, kiedy tę próbę przechodzimy i wtedy, kiedy się okazuje, że Chrystus jest dla nas naprawdę najważniejszy, to przecież wierzymy w Niego, choć Go nie widzimy. I radujemy się z tego, że któregoś dnia spotkamy Go twarzą w twarz. I w ten sposób osiągamy cel swojej wiary, czyli zbawienie dusz. Zbawienie dusz. Nie tylko swojej, ale też i tych innych ludzi, którym głosimy Ewangelię. No i później przychodzi właśnie to wyjaśnienie, że tego zbawienia poszukiwali, wywiadywali się o nie prorocy, mówili o tym. Wystarczy przeczytać Izajasza, chociażby Ezechiela, to przecież tam są zdumiewające rzeczy. To jest Nowy Testament umieszczony w Torze. Ale oni tego wszystkiego nie doświadczyli. Oni o tym mówili, oczekiwali tego, wypatrywali tego. Nie dane im to było zobaczyć w czasach, w których żyli. I dochodzimy właśnie do tego miejsca, kiedy zaczynamy rozumieć to, co im zostało objawione, że nie sobie samym, lecz nam usługiwali. A więc i my nie samym sobie, ale innym usługujemy, także tym, którzy przyjdą po nas. Można powiedzieć, że Bóg wymyślił taką sztafetę służby, gdzie jeden odchodzący z tego świata Boży mąż niejako wkłada pałeczkę i namaszcza do służby następnego, który po nim przychodzi. A ten czyni to z następnym. Tam, gdzie ta sztafeta funkcjonuje dobrze i mądrze, tam, gdzie Kościół dba o to, aby zawsze wychowywano następców, tam Kościół przez wiele wieków cieszył się dobrą kondycją i wysyłał na cały świat misjonarzy. Tak było w Anglii, w Szkocji, w Stanach Zjednoczonych. Przez jakiś czas też i w Kanadzie. Tak było w Anglii, tak było także w Irlandii. Nawet i swego czasu Niemcy były takim krajem. I kiedy ta sztafeta się skończyła, to te kraje zaczęły podupadać. Czy my w Polsce mamy szansę, żeby złamać to przekleństwo, które nad nami wisi? Między innymi ono się objawia w tym, że tu, jeżeli ktoś przychodzi
namaszczony przez Boga, to znowu zaczyna od zera. Niestety czasami, a właściwie najczęściej, umiera, nie pozostawiając niczego po sobie. Trochę nagrań i to tyle. Tyle. Nawet przecież nasi mężowie Boży bardzo mało pisali. Nie ma ich zapisków. Nie ma książek. Nie ma też wielu filmów, które by uwieczniały ich służbę. Ja wiem, że są wyjątki, ale to są wyjątki po prostu. I tyle. Zobaczcie, ile literatury się wydaje. Wydawało i ciągle wydaje w krajach chociażby anglosaskich. A ile się wydaje u nas. Tyle, co kot napłakał. Kochani, nie zniechęcajcie się. Pracujcie dla Pana. Ludzie są tylko i wyłącznie polem, na które wysłał nas Chrystus. Ale to On jest naszym pracodawcą. Różnego rodzaju mamy dary duchowe. Nie wszyscy są posłani do tego, żeby być nauczycielami, ewangelistami, czy wreszcie apostołami, ale są też i tacy, którzy świetnie wykonują swoją pracę, będąc dobrą matką, dobrym ojcem. Wiecie, ilu można misjonarzy wychować, mając pod Bożą opieką swój dom? Bo wtedy promieniuje się nie tylko na swoje dzieci, ale i na dzieci sąsiadów, ale i na dzieci w całej rodzinie. Można w ten sposób dziesiątki mężów Bożych wychować. Niekoniecznie trzeba głosić na stadionach. Pomyślcie nad tym, zanim zaczniecie narzekać znowu, że nic się nie da. To jest taka diabelska śpiewka, nic się nie da. Jeśli Bóg cię posłał, to co, pomylił się? Jeśli włożył w twoje pragnienie, żeby służyć Jemu właśnie, to co, pomylił się? Bóg się pomylił, chcesz powiedzieć? No chyba jednak trochę inaczej powinniśmy postrzegać Boże działanie w naszym życiu. Zaufać Bogu, bo On wie, co robi. Jak cię posłał do czegoś, to wykonuj to. I przestań narzekać, a zacznij Boga chwalić. I zobaczysz, jak wiele się zmieni. Amen. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.